Fame MMA. Sylwek swoimi ruchami doprowadził bowiem nie tylko do tego, że Baron wręcz musiał zostać usunięty z szeregów spółki, ale i obnażył wątpliwe moralnie zachowania innych osób związanych bezpośrednio z federacją. W swoich publikacjach Wardęga informował m.in. o tym, że ekipa zajmująca się ochroną na wydarzeniach Fame'u miała oferować Boxdelowi swoje usługi, związane z w cudzysłowie uciszeniem Sylwestrze, odezwij się proszę na e-mail. Organizuje wielkie gale na całym świecie. Ja na przykład tak z uwagą patrzę, co mówi ten kanał. I żeby była jasność, to były słowa Boxdela, więc ja nie wiem, czy to jest prawda. Ale kiedyś mi Boxdel powiedział, że jak wtedy mieliśmy ten taki, że nas atakowali po tym podcaście, nie? To Boxdel mi wtedy powiedział, że o ten kanał się nie trzeba martwić, bo on będzie, że on jest z nimi w kontakcie i że po prostu da znać, co oni mają mówić, nie? I oni tak mniej więcej tam przefiltrują, ale że są po prostu przyjaciółmi federacji, nie? Tak mi powiedział. Natomiast to powiedział Boxdel. To może być prawda, może być nieprawda. Ale wolę zważać właśnie, bo tutaj już właśnie padło kilka takich lekkich przeinaczeń mojego filmu, nie? Sugerował, że za złamanie w jego opinii zasad kontraktowych i zaszkodzenie federacji wspomnianą aferą, Druid mógł kwalifikować się do nałożenia na niego kary finansowej. Zaatakowałeś go w taki sposób, że bardzo mocno federacja na to ucieka. Czy sugerujesz mi, Rafał, że powinienem ukrywać takie rzeczy, które się pojawiły w moim materiale pan... Ponadto Sylwek przedstawił w swoim filmie postać Pasternaka jako osoby bardzo pazernej, gotowej do wszystkiego, byleby osiągnąć korzyści majątkowe, a także upublicznił zapis... O, zobaczcie, nie? Jak to jest już pod rozprawę, elegancko, że dają, ten, na przykład ten film dają jako dowód, że po filmie Sylwestra nawet kanał o Freak Fightach zinterpretował jego film w ten i w ten sposób. I mają czarno na białym, nie? Że przedstawiony został Rafał jako osoba niezwykle pazerna. I tak dalej. Ale może się za bardzo też już nakręciłem. Z ich prywatnej rozmowy, w której oskarża... No to prawda jest, nie? Pasternaka o to, że pomówiono go przy okazji jego ostatnich występów w Fejmie w kontekście handlowania swoimi zasięgami podczas negocjacji swojej stawki i wprost nazwał prezesa federacji człowiekiem pozbawionym honoru. Dodatkowo w przypiętym pod filmem komentarzu Sylwek poinformował, że z powodu obowiązującej go wciąż umowy był zmuszony wyciąć spory fragment materiału, jednak cytując to już niebawem, czym wyraźnie zasugerował, że w przyszłości możemy spodziewać się kontynuacji jego ofensywy w stronę Fejmu. Tym samym stało się jasne, że Federacja Fame znajduje się aktualnie w otwartym konflikcie nie tylko z Federacją Cloud, ale i również z samym Sylwestrem Wardęgą. Do tej pory nie mieliśmy jednak dostępu do żadnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób największa freakfightowa organizacja w naszym kraju zamierza reagować na ruchy Druida. Jednak sytuacja ta uległa zmianie w piątek, kiedy pewna osoba ze ścisłego... Pewna osoba ze ścisłego otoczenia. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Ja jeszcze nie dostałem nic. Więc ja jeszcze nawet nie wiem, że jestem pozwany. Ale już medialnie kanał Freak Fight Polska podaje takie informacje. Nawet nie wiadomo, czy sąd rozpatrzy, bo chyba sąd może podjąć decyzję, nie? Czy według niego jest zasadne, czy jest niezasadne. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest. A już tutaj jest informacja... Dziwne. Otoczenia organizacji poinformowała nas o tym, iż w sądzie rejonowym w Mławie zarejestrowano 4 sprawy karne przeciwko Sylwestrowi Wardędze z ramienia właścicieli i współpracowników Federacji Fame MMA. Ponadto otrzymaliśmy również sygnat... No i wychodzi tak, że Krzysztof Rozpara mnie pozwie. Nie wiem za co, być może za jakieś zniesławienie, tak mi się wydaje. Rafał Pasternak, być może też za zniesławienie. Natomiast tutaj, to jest dla mnie duża niespodzianka. To tak się zawsze zapisuje, że tak to jest oficjalnie, że jak ktoś jest mecenasem, to już nie jest normalnie, tylko że jest mecenas, Katarzyna? Nie wiedziałem. Okej. Okay. No, że prawniczka Fejmu. To jest dla mnie duża niespodzianka. Się zastanawiam za co i tej sprawy się najbardziej nie mogę doczekać. Bo bardzo się pilnowałem, co mówiłem. I nie wiem. Jest to niespodzianka, tak jak mówię. No i tutaj Fejm MMA SA. To też dobrze, bo myślałem, że na przykład każda spółka, bo Fame ma wiele, wiele spółek, więc myślałem, że każda spółka mnie pozwie i wtedy bym miał 10 pozwów.
Natomiast ja się muszę zastanowić nad jedną rzeczą, bo ja nie pamiętam, gdzie ten film nagrywałem. A to jest tak, że tam, gdzie popełnicie dane przestępstwo, a oni mnie tutaj o przestępstwo zniesławienia pozywają, więc tam, gdzie popełnicie, to w tym regionie jest ta rozprawa, nie? Wtedy. Z automatu wszyscy przypisują, że w Mławie na przykład, bo ja tam jestem zameldowany, więc z automatu myślą. Ale na przykład mogę złożyć pismo, że to zostało na przykład popełnione na terenie Warszawy. Albo na przykład w Bieszczadach. Więc muszę sobie przypomnieć, gdzie ja nagrywałem. Na pewno nagrywałem w lesie, ale nie wiem w którym. I wtedy wszyscy muszą jeździć w dane miejsce, nie? To jest taki mały lasek przy Choroszczy. A nie, to cmentarz. To nie, to mi się w takim razie. W Choroszczy nie nagrywałem tego. Ale tutaj coś jest. Może to tu było? No nie wiem. Nie wiem, gdzie będziemy jeździć. Muszę sobie przypomnieć. Wypiję ziółka, tak jak Boxdor mówił, jeździć daleko, w sensie, no tam, gdzie było, nie? Poważnie się po prostu muszę zastanowić. Ale przypomnę sobie. No dobra, jakby się okazało, że jednak tutaj, to gdzie tutaj jest? Pewnie w Przemyślu. Sąd. Przemyślu jest jakiś? Jest sąd rejonowy w Przemyślu na przykład. Kawał drogi! Ale może w Mławie, zobaczymy. Mława też jest dobrze usytuowana. Lasy też są. O. Bo to tak, na przykład rozprawę z Marcinem, no to tutaj przyklepałem, że w Mławie była, nie? Chociaż tam myśleliśmy też, czy jednak nie w Warszawie, ale w Mławie jednak. No bo sobie pomyślałem, że będę odwiedzał mamę, nie? I dziadków. Natomiast jak teraz tych pozwów już jest 5, to no za często bym bywał w tym domu rodzinnym, uważam, nie? A jak człowiek za często bywa w domu rodzinnym, to się też może zacząć kłócić, wiecie, jakieś to tak jest. Więc to jest wszystko do zastanowienia się. Natomiast bardzo ważna rzecz. Bo ja nie wiem, jakie sąd tutaj podejmie decyzje, czy te sprawy w ogóle będą. Ja jeszcze pisma żadnego nie dostałem. I być może ja tutaj dostanę jakieś pismo, bo różnie. Na przykład wiem, że Stanowski dostał zakaz wypowiadania się o Janoszek, nie? Natomiast ja póki co nie dostałem żadnego pisma. I chciałbym tutaj ogłosić, że ja wyjeżdżam teraz pracować nad materiałami moimi i też trochę urlopu, bo jestem bardzo zmęczony. Dlatego w najbliższym czasie ja nie jestem w stanie odebrać żadnego pisma, bo mi po prostu nie będzie w miejscu. Jak wrócę, to odbiorę i tak dalej. Natomiast teraz się udaje, więc jakie podejmie sąd decyzje, no to ja nie będę w stanie się o nich dowiedzieć, bo mnie nie będzie w miejscu. Wyjeżdżam, nie? Pracować nad filmem. Jak zrobię film, to wrócę, wtedy odbiorę korespondencję, a teraz mnie nie będzie. Przykro mi jest bardzo. Wyjeżdżam na urlop zasłużony, bo ciężko pracowałem w ostatnim miesiącu. Dlatego człowiek zmęczony musi odpocząć. Psychika siada, nie? Więc nawet jak jest jakiś zakaz wypowiadania się, nie jestem w stanie odebrać. Nie będę w miejscu. Teraz wyjeżdżam niedługo daleko. Ale wrócę. Takie życie. Człowiek musi odpoczywać od czasu do czasu. Dobrze, oglądamy dalej. Tury spraw, które w tej chwili widzicie na swoich ekranach. Zweryfikowaliśmy te informacje również we własnym zakresie i jesteśmy w stanie potwierdzić ich autentyczność, w związku z czym można oficjalnie uznać, że wojna pomiędzy Fejmem a Sylwestrem Wardęgą wykroczyła właśnie poza ramy internetu i wkroczyła na drogę sądową, a sama organizacja przechodzi do prawnej ofensywy wobec swojego byłego zawodnika. Ale tak jak mówię, póki co nic kompletnie nie dostałem. Więc nawet nie wiem, czy te rozprawy się odbędą. Bo na przykład jak Marcin kiedyś mnie pozwał, on mnie pozwał chyba na drugi dzień po Pandorze, to ja wam powiem, kiedy w ogóle dostałem pierwsze pismo, że taka sprawa wpłynęła do sądu, nie? Już wam mówię, ile to czasu minęło. Konop to w ogóle dostał tam, o Jezu, po kilku miesiącach chyba. Bo go właśnie nie mogli chyba wtedy namierzyć, nie potrafili mu wręczyć, nie? Więc tam to się ciągnęło chyba kupę czasu. Ale na przykład mnie, no to leciało 3 tygodnie, nie? Więc nawet jeżeli oni
piątek poprzedni złożyli, to ja to będę miał jakoś pod koniec października, ale z racji tego, że jadę na urlop i nie będę w stanie odebrać, a broń Boże nie chciałbym, żeby za mnie ktoś, jakaś osoba trzecia, bo to musi być doręczone do rąk własnych takie pismo, to są ważne pisma urzędowe, sądowe, no to ja będę w stanie je odebrać w związku z moim urlopem i że będę pracę wykonywał w innym miejscu, no to dopiero odbiorę, jak wrócę, nie? Natomiast nie wiem, czy będzie jakieś pismo. Nie mam pojęcia. Chodzą mi cały czas takie myśli po pani. Wyglądasz lepiej live niż na tym Instagramie. Mówi bądź lepiej nice, co tak ciśniesz ty chamie. Odpowiada mi wprost, że mam życie wygrane.